przepraszam bardzo, kurier, po prostu jest, jest taka głupia sytuacja, kurier, przepraszam. Przepraszam, czy ktoś z was nie widział mojej maszynki do ćwierkania? Kurier, bym ci zginął. Czesław, przepraszam cię, siadaj i oceniajmy, dobrze? Oceniajmy. Dobra. No. No. To kto? Ty, niech zacznie Kuba. Kuba jest dobry, kurde. On ma takie, kurde, grepsy takie, kurde, że my sobie to wszyscy, kurde, powtarzamy. Kurde, to są takie grepsy, kurde, takie polewka na maksa, kurde. Ale, Kuba, mów! Ale już, już dobra, mogę? Kuba, mów, ty jesteś, kurde, on jest dobry, ja już, kurde, nic nie gadam, się zamykam, Kuba, mów. Ale już mogę, tak? Dobra. No to powiem nie, przepraszam, że ci przerwałem. Kubuś, jest po prostu tak, kurde, głupio jest. Mów. Naprawdę już nic nie mówię. No to powiem tak, wiesz, to był czat, wiesz. To było normalnie, no wow. Normalnie emocje jak na grzybobraniu, wiesz? ale tak na poważnie, nie? To naprawdę dobrze się na nim patrzyło, naprawdę dobrze, no. Kuba, wiesz co mi się, kurde, wydaje, Kuba? Wiesz powiedzieć, co mi się wydaje, kurde? Ty, że ona to by była dobra twoja wodzianka, ty. Tak mi się wydaje, kurde. Nie. Wodzianka, Czesław, wodzianka. Nie, Czesław, ale poczekaj. Tak, mi się ale, wydaje. Czesław, nie, poczekaj, nie. Bo Tatiance też się kiedyś wydawało, wiesz? No. Że śpiewa jak Adele, nie? I z tego całego Skyfall został tylko Sky. Błagam cię, Kubuś, po prostu dowcip na poziomie twojego programu. Wiesz, błysnąłeś jak krząstka w salcesonie. Słuchajcie, a ja wam powiem tak, kurde, gdybym ja był jurorem, co nie, u siebie w rodzinnej Danii, nie, to wiecie, co mi powiedział? Powiedział mi tak. Irke syn, ty reformyk, erfors, citry, omerker, rymek, ty syn, ty terfekty, it. Kryty, ferny, tyry, it, fik, tyt. Tak. Czesław, a co to znaczy? No, że fajnie. Podobało ci się? Tak, spróbuję zwięźle powiedzieć, nie? To kurde, po prostu, ja bym to tak łagodniej zaśpiewał na jej miejscu, wiesz, takie coś, kurde, ja? Uwielbiam ją, ona to jest i co? I tańczy dla mnie. Czesław, błagam cię. No. Nie, naprawdę, nie śpiewaj, nie? Nie śpiewaj, bo jak cię słyszę, to naprawdę mam ochotę wysłać SMS o treści pomagam, wiesz? Błagam cię, nie? Sorry. Kuba, po prostu wstyd mi za ciebie, naprawdę. Jest mi wstyd i jesteś złośliwy jak komentarze na Onecie. Wiesz co ja ci powiem? Ale nie, poczekaj, jej powiem. Wiesz co? Powiem ci tak, jak kiedyś pewien słynny hiszpański piekarz, Jorge Martinez, powiedział do swojego ucznia. Męczysz bułę, wiesz? Ale nie, słuchajcie, kurde, nie kłóćmy się, Kuba, nie kłóćmy się, kurde, nie może tak być. Kuba, kurde, to jest rezerwkowy program. A ty, Czesław, oddychaj. Bo my się też męczymy. Oddychaj, dobrze, już, dobrze, oceniajmy. Kuba? No ja byłbym na tak, ale jestem na nie. Ja jestem na nie. Kurde, no a ja bym powiedział, że ja jestem na tak. Naprawdę, ja szczerze mówię, kurde, jestem na tak, tak spróbuję zwięźle powiedzieć, jestem na tak. Tylko ja bym ją widział w innym stylu muzycznym, ja bym jej proponował rock. Tak, proszę rock. Cię. Ja jestem przekonana, że jazz, tylko i jazz. Jazz, proszę cię, Tatiana, nie rozśmieszaj mnie. Kurde, kto słucha jazzu? Tatiana, kurde. Tatiana, czekaj, Tatiana, kurde, czuję tego, Tatiana. Wiesz co, najczęściej słyszy muzyk jazzowy od rockowego? Na dworzec, proszę! Dzięki, cześć!